Kiedyś nagrywałem dla was odcinek, w którym musieliśmy uciec przed ogromną głową. I w dzisiejszym odcinku zrobimy to samo, tylko że będziemy musieli uciec przed głową Hagiego Łagiego, która jest naprawdę ogromna i tak jak widzicie jest na przykład tutaj, jak to strasznie w ogóle wygląda. Dlatego słuchajcie, jeżeli chcecie mi pomóc dostać się tam na sam koniec i przejść przez wszystkie poziomy, które tutaj są, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo pamiętajcie, że wbijam oczywiście 200 tysięcy subskrypcji. Ja sobie zaskoczyłem teraz tutaj na dół, widzę, że to jest w ogóle jakiś nubek, witam cię. Ja tą głowę widzę, zobaczcie, jakie to jest straszne normalnie. Dobra, którędy sobie wejdziemy? Może tędy na przykład? O nie, dobra, to już jest z tej strony właśnie. Z tej też ściemka, witam cię, dobra, nie. Nie będziemy sobie w te główki wchodzić, przejdźmy sobie po prostu dalej, jak to jest blisko w ogóle. Co jest, ile tych głów tu w ogóle jest? Dobra, uciekamy sobie szybko tędy. Tu po jakichś piłeczkach sobie w ogóle skaczemy. Nie mam pojęcia, o co schodzi z tym poziomem, ale jest tych głów tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale pierwszy poziom udało nam się przejść naprawdę... Nie, to jeszcze nie jest pierwszy poziom do końca, jeszcze musimy sobie przejść tutaj ten etap. Ej, tych głów jest naprawdę bardzo dużo, dobra. I teraz chyba będziemy mogli sobie wskoczyć do góry. I tak, wreszcie udało nam się przejść przez pierwszy poziom, który w sumie nie był jakoś bardzo trudny. Ale w tym momencie jesteśmy na kolejnym. Dobra, zobaczymy, co my tutaj teraz znajdziemy. Ogólnie nie wiem, czy uda mi się dzisiaj przejść całą grę, ale postaram się przejść najwięcej. I być może nagram z tej gierki kolejny odcinek, ale jeżeli chcecie, to musicie zostawić bardzo dużo łapek w górę. Czyli tak jak zawsze, ok? Zostawcie wszyscy łapeczkę w górę i tego suba z dzwoneczkiem, serio, te 200 tysięcy musimy wbić, tylko że na razie to przydałoby się ominąć tutaj tą główkę. Dobra, chyba na szczęście, no nie rusza się za bardzo, albo się jednak rusza, ale nas nie zaatakowała. Jak to wygląda? Ej, to jest naprawdę troszeczkę straszne, serio. Chodźmy sobie może teraz tutaj dalej do przodu. O, miniemy sobie ciebie, nie goń mnie, nie wolno ci mnie gonić w ogóle. Ja bym chciał cię naprawdę w żadną głowę nie wejść. Nie wiem, czy mi się to uda, ale spróbujemy tak zrobić, żeby naprawdę żadnego błędu dzisiaj przypadkiem nie popełnić. Gdzie my teraz jesteśmy? Dobra, jesteśmy na jakimś poziomie wyżej, tylko że to jest strasznie duży labirynt. Chyba jednak tędy sobie nie przejdziemy. Pójdźmy sobie po prostu obok. Mamy kolejną drabinkę na górę. Ej, ja teraz nie mogę nigdzie spać. Dobra, żeby nic mnie tym razem nie złapało. I jesteśmy na kolejnym poziomie. I to było dosyć łatwe nawet. Gdzie ja teraz jestem? Okej, to miejsce wygląda troszeczkę dziwnie. Mamy tutaj w ogóle jakieś drzwi, które chyba możemy otwierać, a jednak nie. Po prostu są otwarte. I jesteśmy na poziomie trzecim. Dobra, zobaczymy w ogóle, do którego poziomu dam radę dzisiaj dojść. Co to jest za siatka tutaj? Nie goni mnie szybko! Ej, nie mówcie, że to jest... Nie, tu nie ma wyjścia żadnego. Dobra, na szczęście nas nic nie goni. Nie łap mnie! Ej, ale to było blisko, to było naprawdę bardzo blisko. Ale na szczęście nas nie złapała. Dobra, uciekaj, uciekaj, szybko w prawo, biegnij tą ścianą, biegnij, dobra, nic się nie dzieje. Jest coraz trudniej, serio, przed chwilą poziom był naprawdę dosyć łatwy był, ale teraz jest coraz trudniej. Tu jest w ogóle zniszczona siatka, możemy sobie tędy przejść. Narka główko, nie ma opcji, mnie w ogóle teraz złapiesz i lecimy sobie dalej, żeby to jak najszybciej przejść. Dobra, zostaw mnie, jak one są blisko nas w ogóle. I wiecie co, ja się czuję, jakby ten pokój się nie kończył. Cały czas idziemy do przodu. Co to jest? Ej, to jest chyba jeszcze większe niż tamto. To jest ogromne dosłownie. Ale okej, to nic takiego. Udało nam się przejść przez kolejny poziom. I teraz mamy teleport do już czwartego. Ej, idzie nam to naprawdę dosyć dobrze na razie. Czy to jest świat Hagiego Łagiego, czyli ten sklep z zabawkami, czy coś w tym stylu? Dobra, nie mam pojęcia. Tędy sobie chyba niestety nigdzie nie przejdziemy. Musimy wejść w te drzwi. I co my teraz tutaj mamy? Dobra, tu jest chyba jakieś zejście na dół. Ej, ja nie wiem, czy ja chcę tam zaskakiwać. Musicie zostawić łapkę w górę, bo to są jakieś ścieki na dole. Ale dobra, skoczymy tu. Co to jest w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Dobra, go tam goni ta główka. To może przejdźmy sobie po prostu tędy. Chociaż z tego, co widzę, to też jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Tu mam jakieś tajne przejście. Dobra, nawet nie wiem, gdzie my w tym momencie jesteśmy. Ale mamy jakąś drabinkę do góry. Dobra, skoro mamy drabinkę, to możemy sobie nią tutaj wyjść. To jest już koniec tego poziomu, nie mówcie nawet. What? Jak tu jest ciemno? Co jest? Poczekaj, ja nie wiem, czy ja mogę tutaj przejść. Dobra, wejdźmy tutaj. Okej, mamy przejście do tego lobby takiego bardzo dużego. Z tego, co widziałem, to oni chyba wchodzili tutaj tym przejściem. Nie, dobra, tym przejściem jednak nie wchodzimy. Czy naprawdę muszę teraz znaleźć dobre drzwi? Wiecie co? To może mi chwilkę zająć. Byłem już chyba w tych, we wszystkich już byłem. Może to będą te? Nie, dobra, to chyba jednak nie są te. W tych drzwiach jeszcze nie byłem, więc to są ostatnie, które powinienem sprawdzić. I tak, wreszcie mamy wyjście. Musiałem wejść do wszystkich drzwi, żeby wreszcie znaleźć te, które będą nas prowadzić do kolejnego poziomu. Jest naprawdę bardzo fajnie. I co my tutaj teraz mamy? Zrespiłem się w jakiejś ogromnej wieży i teraz tak, czekajcie, mamy tu jakieś przejście. Mogę przez to przeskoczyć? Dobra, mogę przez to przeskoczyć. Mieliśmy jakąś świecącą ścianę. Ej, albo mi się wydaje, albo tutaj jest naprawdę bardzo zimno. No ale dobra, póki co nic mnie na szczęście nie atakuje, więc możemy sobie powolutku lecieć do przodu. Czemu się tutaj zrespił obok mnie? Halo? Co to miało być? Oszukuję. Nie, nie mówcie, że tutaj nie ma żadnego wyjścia. Naprawdę, no i musimy wrócić teraz na początek. Wiecie co? Ogólnie okazało
się, że jest to jakiś bardzo dziwny labirynt, ale ja myślę, że damy radę go bez problemu przejść. To są niewidzialne ściany, to są jakieś przezroczyste ściany, ale to są kulce ogromne. Dobra, ja mam ogólnie lechaka, żeby patrzeć sobie właśnie tak z góry ekranu. I teraz tak, nie atakuj mnie, w ogóle mnie nie atakuj, nie ma takiej opcji, że mnie teraz zaatakujesz. Pójdźmy sobie może teraz tędy, bo ja w ogóle nie widzę nigdzie tego przejścia. Dobra, chyba jednak widzę, czy tam jest przejście. Dobra, jest przejście. Chyba już wiem, którędy powinniśmy sobie teraz przejść, tylko żeby mnie ta główka tutaj czasami przypadkiem nie zaatakowała. Dobra, to było dosyć blisko, ale uciekamy sobie na razie stąd. Te kolce sobie tutaj też szybciutko ominiemy i wyjście powinno być dosłownie przed nami. Ale nie chciałbym teraz przypadkiem wpaść w żadne kolce, bo wiem, że to by się naprawdę bardzo źle dla mnie skończyło, a jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Dobra, wszystko udało nam się tutaj przeskoczyć. Siemka, główko, zostaw mnie w spokoju. I mamy chyba wyjście do kolejnego... Co to jest? Co to w ogóle jest? To jest największy hagiłag, jaki widziałem na świecie, naprawdę. Okej, uciekamy stąd. Te poziomy zaczynają się już robić coraz dziwniejsze. Wydaje mi się, że to będzie raczej ostatni poziom, który sobie dzisiaj przejdziemy, ale chciałbym dać radę go właśnie przejść do samego końca. Bo tu się nam pojawiają jakieś duchy. O, tutaj mamy bardzo dużo kolejnych główek w jednym miejscu. Ile tego tutaj jest? Dobra, ale ogólnie wiecie co? Nie zginąłem dzisiaj ani razu. Serio, nie mam pojęcia w ogóle, jakim cudem my to robimy. Może jeszcze przypadkiem gdzieś zginę, bo z tego co widzę, te główki tutaj są bardzo zlagowane i bardzo szybkie. Ale to nic takiego. Szybciutko sobie ominiemy. Prawie w nią wszedłem przypadkiem, ale nic się na szczęście nie stało. Teraz mamy znowu te kolce wszystkie. Dobra, ale mogę sobie patrzeć na dół, na szczęście, więc nie powinien w nie wejść przypadkiem. I już jesteśmy na samym końcu. Dobra, znowu miejscówka, która jest bardzo dużo główek. Ej, główki, zostawcie mnie. Nie ma opcji, że mnie tutaj teraz zaatakujecie. Okej, przechodzimy sobie teraz dalej. Nie wiem do końca w ogóle, o co chodzi z tymi wszystkimi duszkami. Mamy tu jakieś przyciski? Nie, dobra, to nie są przyciski. Mi się wydaje, że to są miny. I że jeżeli w to wejdziemy, to wtedy wybuchnę, czy coś w tym stylu. Nie będziemy tego klikać, bo to raczej nic ciekawego się nie stanie. Mamy checkpointika teraz, więc ten level jest naprawdę bardzo długi. Co to jest? Ja mogę w to wejść w ogóle? Dobra, mogę w to wejść, tylko że to mnie spycha na dół. Okej. Dobra, wszystko rozumiem. Będziemy sobie tutaj po prostu skakać, żeby nigdzie nie spaść. Wow, i to było bardzo blisko. I mamy teraz się Squid Game'a. Dobra, przeskakujemy sobie wszystkie szybki, które będą za nami chyba pękać z tego, co mi się wydaje, ale na szczęście też nie spodniemy, co tam jest na samym końcu. I to jest naprawdę straszne. Dobra, przejdźmy sobie teraz. O nie. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co zrobiłem tutaj źle, ale wyskoczył mi jumpscare normalnie na ekran i jeszcze w dodatku musiałem zapłacić 39 Robux, żeby sobie przejść ten poziom jeszcze raz. Okej. Nie chcę nigdzie spaść, nie wiem, dlaczego leciałem przed chwilą prosto do lawy, ale na szczęście tym razem udało nam się to przeskoczyć. Dobra, nie chcę już w ogóle ginąć. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, powolutku do góry sobie teraz skakujemy. Jeszcze wyżej. Co tu jest teraz? Ja muszę to omijać teraz wszystko. Dobra, tak, żebyśmy w nic czasami przypadkiem nie wpadli. Już jesteśmy prawie na... Okej, fajnie. A miałem nadzieję, że nie zginę dzisiaj ani razu, a jednak się okazało, że zginę i to w dodatku już 3 razy. Jak? Muszę wam powiedzieć, że ten poziom jest totalnie zbugowany i nie da się go niestety przejść, ale spokojnie, ja się nie poddam. Kupimy sobie za 100 Robuxów jakąś niewidzialność na 3 minuty, czy tam niezniszczalność na 3 minuty. I jeżeli teraz to kupiłem, to powinienem przejść przez to bez żadnego problemu. Już mnie nic nie zniszczy. Ja wam mówię, nie poddam się. Chcę ten poziom przejść do końca, to przejdę go do końca. A naprawdę, bez tej tarczy go nie przejdziecie, bo się po prostu nie da. Ten poziom jest zbugowany. No sami widzicie, co tutaj się dzieje. To nie jest tak, że ja mam lagi, tylko ta gra ma niestety takie lagi. Ale dobrze, wreszcie nam się udało. Przechodziłem go jakieś 10 razy. Nic się nie stało. Bierzemy sobie kolejnego checkpointcika. Teraz ma jakąś ogromną górę z podpalonymi kulkami. Dobra, nie wiem w sumie, o co tutaj chodzi. Ale wchodzimy sobie już na samą górę i nic mnie nie powstrzyma. Jestem niezniszczalny jeszcze przez pewnie jakieś 2 minuty. Więc możemy sobie na spokojnie wchodzić tutaj. Co się dzieje? Ej, nic nie widzę, naprawdę. Totalnie nic, ale udało nam się. Dobra, wreszcie nam się udało. Tutaj nad nami jest ta ogromna zjawa, którą wam wcześniej pokazywałem. I możemy sobie przejść po jakimś moście, który liczy na to, że się nie zawali oczywiście. Witam cię, duszku. Dobra, powolutku do przodu, już prawie jesteśmy na samym końcu. Nie chcę wpaść do tej lawy, bo jak wpadnę do tej lawy, to nawet to, że mam tarczę, pewnie nie pomoże. Jest! O, zobaczcie, on jest jeszcze większy. Chyba od tamtego, którego wcześniej widzieliśmy, ale dobra, już sobie do niego biegniemy. Zaraz jesteśmy na samym dole i wskakujemy tutaj. Wreszcie nam się udało. Jestem na samym końcu, witam tego ogromnego hagiego łagiego. No i słuchajcie, jeżeli byście chcieli kolejny odcinek z tej gierki, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No a w tym odcinku udało nam się przejść aż 7 poziomów, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. No a w kolejnym może przejdziemy całą resztę, bo w sumie to nawet nie wiem, ile ich jest. No, więc narka wszystkim.